Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar. Zapraszam Was na kolejny 62 bodajże odcinek Zagrajmy w Risen. Na samym początku zajmiemy się kościotrupami, czy inaczej szkieletami, które są za tym przejściem. Ponieważ są bardzo silne, w ostatnim odcinku zginęliśmy od ostrza jednego z nich, więc proponuję być mega ostrożnym. Tak, już jeden wyskoczył. Fajnie by było, jakby udało mi się po kolei ich zwabić. Nie, niestety nie. No, ten mój kompan ma straszne... że... Och, Jezu, co ja mówię? Chodzi mi o to, że nie łapię od razu. Szkielety nas zaatakowały, on nie widział ich. Wow, ale widzę, że dobrze walczy. Poradził sobie z tym silniejszym od razu. No, a ja ze słabszym. Co to jest? Pierścień wasalny. A, potrzebny. Bardzo potrzebny do jednej misji. Och, ostrze zdrajcy. Ciekawe. Co to jest za ostrze? Dobry miecz, musimy go założyć. Ostrze zdrajcy. Miecz długi. Nie, niestety, to nie jest miecz dla nas. A szkoda. Pochodnia. I lecimy dalej. Oczywiście szybki zapis. I cóż my tu mamy? Trochę się obłowimy, powiem wam, bo tutaj jest dosyć dużo skarbów, o ile można to tak nazwać. Sporo miksturek leczniczych. Dużo zaklęć, jakiś ród wszelakiej maści. O, i kufer. Zapiszmy sobie. Nóż myśliwski. I cóż tam się kryje w tym kufrze? Jak na tak strzeżony kufer, to ma dosyć słaby zamek. Przywołanie szkieletu. Czubek miecza. To część miecza długiego. Długiego. Jakiś burzowy wicher. Ale miecz długi, więc... z pewnością nie będziemy nim władać. Teraz z chęcią się dowiedział, jak się wychodzi. Tędy. Okej, tak. No to już się wieczór zdążył zrobić. No i co, wyszliśmy z jednych zabudowań. Teraz wchodzimy do drugich. Czekają nas teraz te podziemia. Jednak te podziemia będą znacznie groźniejsze, ponieważ tam jest dość silny potwór. Pusto jak na razie. Tylko jakieś pojękiwania. O, w ogóle nie ma żadnych przycisków, nacisków? Nie, nie ma. To pewnie coś daje. Nie. Kolejne drzwi. Spójrzmy, co się tam kryje. Kredens, a w tym kredensie co? Woda i takie różne głupoty. Dość przydatne. Właśnie przy takim czymś, w takich kompleksach podziemnych, opłaca się klikać na różne pochodnie, niepochodnie. Bo kto wie, czy tam się nie czai jakiś ukryty zamek. W większości to jest tylko ozdoba.
albo zwykła pochodnia, ale czasami trafia się jakiś ukryty przełącznik, który daje nowe przejście. Zapiszmy. Tu coś jest, tu coś tam jest przejście. A, widzicie, dotarliśmy do tej komnaty, w której będziemy walczyć, więc na razie tam nie idźmy. Pójdźmy sobie tędy. O, widzicie? Właśnie o takim przełączniku mówiłem. I proszę bardzo, pewnie będzie sporo skarbów. Hops, nie. Hops, hops. Fuck. Oh no. O, szybkość. Szybkość, szybkość. Wow, co to jest amulet? Amulet ochrony przed magią. Ładnie wygląda, ale nie będzie nam potrzebny chyba. Chociaż z jednej strony powiem wam, że na obecną chwilę nie mamy założonego żadnego amuletu, więc czemu by nie założyć? Wow, ale miałem zwiechy przez chwilę. Czemu by nie założyć tego? Wiecie co? Straszne mam zwiechy, nie wiem od czego. O nie, już się uspokoiło. Już myślałem, że mało miejsca na dysku. Chciałem przerywać nagrywanie, ale nie, dokończymy. Najwyżej zrobię krótszy odcinek wyjątkowo. Bo ostatnie to były naprawdę długaśne. Dobra, więc czas walczyć. There, the Geiger. What did I tell you? No tak, jeszcze. Holy crap, he's you. Krótka pogawędka. Stay calm. We'll manage. We'll manage. Pewnie, że damy sobie radę. Chodź, 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 chodź. Właśnie, powybijajmy te małe gówno. Co to jest? Otwieranie... A, runa jakaś. O, tu drzwi kolejne, ale to te drzwi zbadamy dopiero wtedy, jak go pokonamy. Dobra, więc czas. Czas na walkę z tym wielachnym olbrzymem. Grygel. Jezu kochany! Fuck! Co to za gówno silny? Jednym ciosem zeżarł mi prawie cały pasek. Dobrze, że jesteśmy we dwóch, bo założę się, że ani ja, ani sam ten mój kompan by sobie nie poradził z nim. Dobra, furia, furia, furia. Dobra, udało się. Ja cię pierdzielę. To był tylko jeden taki potwór na całą tą grę, tak jakby można powiedzieć unikat. Stworzony tylko na tą misję. Więc nie pamiętają tu się te grygery całe. Co my tu mamy? Cóż my tu mamy? Kufer ze skarbem. Zbyt skomplikowane, zbyt skomplikowane. Akrobatyka, mamy już jeden. No, ale mamy też zaklęcie otwierania zamków, zgadza się? Tak. Skorzystajmy z niego. O, zardzewiały miecz. Uuu! Na zawsze daje 10 punktów życia. Więcej. Ciekawe. Na razie nie będziemy tego używać. A tu co jest? Kolejny kufry ze skarbem. Nagrobek. O, niestety tego nie otworzymy.
Nie mamy już zaklęcia odpowiedniego, ale może kto wie, spójrzmy co się kryje za tymi drzwiami. Może tu będzie jakiś zwój. Nie, niestety, tu nie ma nic. No tak, jeden kufer ze skarbem musimy sobie darować. Bo naprawdę nie mamy. I need more mana. No właśnie. Dobra, trudno się mówi. Pogadajmy sobie z Henrikiem. Zawiadommy go o wszystkim. Czy zawiadommy. On wie doskonale, że potwór ubity, więc po prostu pogadajmy o tym. Grygier nie żyje. Grygier jest dead. What? Dead. Deceased. It is a dead Grygier. No one believed me when I said that monster really existed. Ha! And now there are two of us who know it's real. I'll show those swine who call me crazy. Here. I'm sure a great hunter like you can use something like this. Hope you have a great day. Hmm. Dostaliśmy nowy łuk. Fajnie. Ale niestety nie możemy go... nie możemy go założyć. On wymaga aż 50 zręczności. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek tyle uzbierali. Okej, więc misja wykonana. Super. Turędy do wyjścia. Tędy, tędy. Henrik nam pokaże w razie czego. No i poszło nam całkiem szybko. Sądzę, że możemy zacząć jeszcze kolejną, tylko spójrzmy... Co możemy zrobić? Przeklęci lordowie... druid... Możemy porozmawiać z druidem. I chyba to zrobimy. Po więcej... misji jak na razie nie widzę. Takich do wykonania łatwych w miarę. No, zatem pogadajmy z druidem. Dobra, sądzę, że odtąd mogę zacząć nagrywać. Tamtą drogę postanowiłem wam darować, że tak powiem, bo ileż to razy można oglądać tą samą ścieżkę. O, tam już widać jaszczury, bardzo złe. Spróbujemy jakoś ominąć. Nie widzi mi się walka z nimi. Dobra. Mogłem te ćmy od razu zaatakować, ale postanowiłem je trochę odciągnąć. Wow, z powodu tych jaszczurów. Ten drugi pewnie mnie zaszedł. Nie, tu jest. Fuck, fuck, fuck. No właśnie, te potworki tak mają, że jak raz wyczują strzał, który im wejdzie, to ponawiają, dopóki nie użyje bloku. Albo dopóki one nie skończą swojej sekwencji. Ajajaj, jak ja walczę. Nie mogę pozwalać sobie na to, żebym... po każdej potyczce musiał uzdrawiać pasek życia. Bardzo nierozsądnie z mojej strony. Nie wiem, spróbujemy chyba ominąć te jaszczury, bo z nimi walka byłaby bardzo traumatycznie denerwująca. A poza nagraniem miałem cholerną przyjemność walczyć z dwoma, to powiem wam, że wygrałem, ale co ja się nawczytywałem, to tylko ja wiem. Zatem obejdźmy te dziadostwo. Kolejne nawiązanie do gotików, powiem wam, ponieważ pamiętacie w jedynce? W jedynce? Nie, przepraszam, w dwójce. W dwójce były te zakapturzone postacie przy którymś z rozdziałów i one też tak stały na drodze i nas atakowały.
A tutaj mamy te wielkie coś. Wielkie, głupie coś. To też sobie ominiemy. O, ale gnomy możemy zaatakować. Zatem na gnomy. Macie tu przywódcę? Macie. Chodź pan, panie przywódco. Trzeba cię zabić. Okej. O. Nawet poszło dosyć szybko. Także chyba można powiedzieć, że gnomy nie są dla nas przeciwnikami trudnymi. Złota moneta. Zresztą, po co ja podnoszę złote monety, jak mam tego sporo? A pojedynczych mi się nie opłaca podnosić. Co to było? Pochodnia. Pochodnie bierzemy, bo może nam się przydać, zwłaszcza w tych etapach gry, gdzie chodzimy po tych różnych katakumbach i innych tego typu rzeczach. A nos mnie boli. Smaż się szybciej. Dobra. O, dobrze, idę. Zaraz, misja. Tak, dobrze idę, tylko muszę teraz tu skręcić w tą drugą odnogę. O nie, co to za bestia? Jak my przejdziemy? Hurra. Ubiłem potwora, chcę pół królestwa i rękę. I rentę księżniczki. Co tu jest? Czyżby to było to? Tak. Zatem doszliśmy już do tego całego druida. Tylko jeszcze powybijajmy żądło szczury. Pum. Pyk i pyk. Ach, cóż tu jest? A, tu pewnie są takie różne duperele tego druida. Ciekawe, czy druidzi mogą się zmieniać tutaj w coś. Tak jak w butiku. Dobra, zatem gadajmy z druidem, póki mamy jeszcze czas. Cyrus. Tom? What are you doing here? I was hoping Eldrick would finally turn up. Nie, to nie jest on. Druidem jest Erlik. Czy jak mu tam? Pohandlujmy trochę. Co ty masz? Co to jest? Słabe leczy. A, runa. Runę. Dużo ma run, koleś. Amulet życia. Fu. Miecz dwuręczny sprzedajemy. Ostrze zdrajcy. Miecz długi też sprzedamy. To jest też do sprzedania. Sprzedaj, 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 wszystko sprzedaj. Potrzebna jest kasa. Jeszcze nie wiem na co, ale jest potrzebna. Tak, tak. I te bełty. Ten łuk sobie zostawimy. Tak, chociażby na pamiątkę. Sprzedaj, 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 sprzedaj. Perłowy naszyjnik. Może jeden sobie zostawmy. Ten sprzedajmy. To też. Krowatyka plus jeden to krowatyka. Tylko ten to jest pierścień Nelsona, więc sprzedajmy sobie ten drugi, który też daje to samo co pierścień Nelsona. Tutaj nic, tutaj zapewne nic. Tutaj coś. Opłacało się uczyć, znaczy uczyć, kupować te różne przedmioty do nabywania, że tak powiem, skrzydeł, zębów i tych wszystkich innych dziadostw. Perła. Sprzedaj. Co ja mogę jeszcze sprzedać? Nic chyba. Dobra, dokonaj wymiany. 1214 rany, ale jestem kasiasty.
Gdzie jest druid? Where is the druid? Where is fucking druid? He'd be here with me. Trait. Seems there was a fight here. Any sign as to where Eldric might have gone? No. But maybe we can find a clue. Cyrus sam nie wie, gdzie on jest. Well then, get along, get looking. Dobra, pójdźmy go poszukać. Tylko najpierw się rozejrzę po tej chałupce. I'll have to pick this or find the key. Rękaw. To będzie przydatne. Ktoś mu oberwał rękę i zostawił rękaw. Znalazłem na chatce oderwany rękaw. W chacie. Must be Eldric's. Whatever happened, he resisted. We'll only know what happened when we find him. Musimy go poszukać, jasne. Search for Eldric. We? This is your task. I'll remain here in case you tchórz. Well, we need him, so I'll find him. Druids, hermits wandering off, sheer stupidity. There's a girl, Jasmine, who lives near here. Mm-hmm. She may have seen the druid. Well, ask her. May have is no use. Discover. Discover. No, więc sądzę, że chyba powinniśmy skończyć ten odcinek na dzisiaj. Tutaj już dostaliśmy małą podpowiedź, że dziewczyna, która mieszka obok w tej chacie, w tej, której zacząłem nagrywać po cięciu, z pewnością da nam jakieś wskazówki. Z tego oczywiście skorzystamy. A jak na razie sądzę, że można już kończyć, więc nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!